sytuacja jest bardzo zła. Wróciły po raz trzeci. Bez ogrodzenia nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie mamy już sił. To syzyfowa praca, mówią działacze Wiktorii 1918 Jaworzno. Dzień po dniu, rano i wieczorem boisko w Jeleniu nawiedzają dziki, które niszczą murawę w poszukiwaniu pożywienia. Oprócz dzików, krety, choć te wyrządzają znacznie mniejsze szkody. Na dzień dzisiejszy zaprzestaliśmy pracy, bo to jest praca syzyfowa. One wracają i dopóki nie będzie ogrodzenia, boisko będzie niszczone. O sprawie informowaliśmy już kilka dni temu, jednak do tej pory nikt na poważnie się nią nie zainteresował. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że wkrótce z działaczami Wiktorii ma spotkać się wiceprezydent Monika Bryl. Czy problem uda się rozwiązać? Temat wywołał spore poruszenie. Już parę dni temu zainteresowała się nim Telewizja Polska Katowice, a dziś boisko w Jeleniu odwiedzili dziennikarze stacji TVN. Naprawa szkód wyrządzonych po dzikach to nie tylko ciężka praca do późnych godzin nocnych, to także spory problem dla drużyn młodzieżowych i rezerw Wiktorii, które trenują i rozgrywają mecze na tym boisku. Jeśli dzików nie uda się pozbyć, Wicia najprawdopodobniej będzie ćwiczyć i rozgrywać mecze na boisku treningowym, zlokalizowanym kilkaset metrów dalej. To jednak musi zostać zaakceptowane do rozgrywek piłkarskich. Na dzień dzisiejszy jesteśmy dzień przed odbiorem boiska awaryjnego między szkołą podstawową a domem kultury, tylko że jakość tego boiska to jest bardzo słabe. Działacze rozkładają ręce i jedyny pomysł, jaki mają, to wybudowanie ogrodzenia wokół boiska. To musi być jednak solidne, aby dziki go nie sforsowały, a tu potrzebne są pieniądze i to niemałe. Dlatego zarząd klubu zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc i przekazanie choćby symbolicznej kwoty pieniędzy na wybudowanie ogrodzenia. Bardzo bym prosił o wpłaty na konto klubu celem zakupienia ogrodzenia. Aby wesprzeć Wiktorię 1918 Jaworzno, wystarczy przelać symboliczną kwotę pieniędzy na numer konta widoczny na ekranie. W tytule płatności wystarczy napisać na cele statutowe stowarzyszenia. Zachęcamy do wsparcia.